Witam bardzo serdecznie. Macie Orłoś, witam na moim kanale na YouTube. Jestem bardzo zadowolony, dlatego że mamy wspaniałego gościa. Siedzi już tutaj obok mnie, pewnie go widzicie. Dziennikarz, influencer, youtuber, wydawca, producent, twórca kanału Polimaty. Posługujący się nawet językiem szwedzkim. Człowiek orkiestra, można powiedzieć, Radek Kotarski. Dzień dobry. Zaczynamy. W przypadku nieprzypadkowo te książki tutaj leżą, bo chcielibyśmy Właśnie. zacząć od książek. To jest ważny temat w Twoich tak. działaniach, ale pokażę i przypomnę tobie tę książkę, którą, którą dostaliśmy od ciebie 3 lata temu, Radek Kotarski. Tak. To była fajna historia, naprawdę. Też, tak, też było zimno. Też było zimno i też był. Nagrywamy w, w grudniu. To też był grudzień trzy lata temu, tak. tylko że bliżej świąt i po prostu. Chodziło o to, że mój syn jest Kuba, Twoim, tak, Kuba, tak. był i jest Twoim wielkim fanem i wymarzył sobie tę książkę. Ja pomyślałem, no cóż, spróbuję, zadzwonię do Radka, mam znajomości, przez znajomości zdobędę tak, telefon. Tak, tak, zadzwoniłem do Radka, oczywiście od razu powiedział, nie ma problemu wyślę, nie wiem czy dojdzie, bo gdzieś byłeś w drodze. Tak, chyba. ja byłem już u rodziców w Zielonej Górze i to było tak, że wiem, że ty planowałeś po prostu że, że mieć ją fizycznie i mi ją wysłać do Zielonej Góry, żebym ją podpisał tak, no, tak i w drugą stronę co, co byłoby o tyle niemożliwe czasowo, że po prostu już byliśmy, byliśmy bardzo blisko Wigili. i ja wtedy na całe szczęście dziwnym trafem miałem jeden egzemplarz więcej, jakoś go chyba wziąłem A. na szybki wypadek albo z myślą, że taka historia będzie miała miejsce i pamiętam, że chwilę po tym po naszej rozmowie poleciałem po prostu na, do, do jakiejś firmy kurierskiej i chyba w ostatni dzień przyszło. Tak, <grymne> tak w przyszło w ostatniej chwili ze wspaniałą dedykacją. Także byliśmy zachwyceni. Czyli widzicie, nie tylko człowiek, orkiestra i yy, znający się na tylu różnych sprawach, co mi bardzo imponuje, no, ale jeszcze tak. dobre serce. Naprawdę, no, to było Tak wspaniałe. się poznaliśmy w ogóle. Tak, wtedy pamiętam. No tam, tak, że, tak. Tele telefonicznie, tak. dzięki temu tak. się poznaliśmy. potem się widzieliśmy na wielkich testach i w innych programach, tak. Ale też zawsze za, za sobą mieliśmy tą początkową historię. <laughs> Wspaniało. I zaczynamy od, od książki, która wtedy była wydana przez znakomite zresztą wydawnictwo znak tak. krakowskie, no ale teraz już twoje książki nie ukazują się w tym wydawnictwie. Tak, trzy lata Będzie... dalej? Tak, właśnie. Ale dlaczego? Co się stało, że, że mm. postanowiłeś zmienić tryb wydawania książek, założyć własne wydawnictwo? Co było tym impulsem pierwszym, najważniejszym? To wydaje mi się, że. Cała koncepcja w ogóle własnego wydawnictwa była taka, jak to zwykle u mnie w życiu bywa, trochę z głupoty i przypadku, bo zanim to się w ogóle wydarzyło, to ja doszedłem do wniosku, że chciałbym trochę inaczej sprzedawać swoje książki. Przede wszystkim zależało mi na tym, żeby one były ładniejsze i były takim jeszcze piękniejszym towarem, na przykład mm. w momencie, w którym ktoś chce ją komuś podarować na święta. I mm, trochę mnie bolało to, że w Polsce książki niezbyt pięknie wyglądają tak. Bardzo eufemistycznie umyl. Zaraz, 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 zaraz chwileczkę, uh -huh. bo ja mam wrażenie, kiedy patrzę na te książki wyłożone na przykład w Empiku, uh -huh. że jest bardzo dużo pięknie wydanych książek. No to tak bym powiedział, oh, że w myśl z zasady nie oceniaj książki po okładce, jak Aha. zobaczysz nawet takim już wydawniczym okiem rodzaj papieru, który tam jest zrobiony, mm. w jaki sposób się mm -hmm. umieszcza ilustracje, ile ich jest, czy kupuje się prawa do nich, czy stara się wybierać je tak trochę po taniości, czy się robi indywidualne grafiki, rysunki, to gdy taki punkt widzenia przyjmiemy, to nagle się okaże, że te książki tak trochę topnieją w oczach. I, i wydawało mi się, że mm -hmm. czy kiedyś książka była czymś takim, takim pięknym, Pięknym towarem. Nie wiem, czy pamiętasz stare wydawnictwa, które potrafiły pana Tadeusza zrobić z indywidualnie robionymi rycinami włoskich, bałtyckich artystów, e, tak, polskich tak, tak. zresztą też. Mm, tak, to były tak. wybitne wydania. Wydaje mi się, że są jeszcze gdzieś, istnieją takie tak. niszowe wydawnictwa. Są takie, nie wiem, które jak sobie radzą. Tak, pewnie mhm. gorzej, biorąc pod uwagę realia rynku, tak. ale to jest właśnie, dlaczego sobie mogą gorzej radzić. Nie dlatego, że nie znają się na robieniu pięknych książek, bo to im wychodzi, tylko często jest tak, że nawet gdy doprowadzimy to do już takiego stanu pożądanego, to zderzamy się z rynkiem dystrybucyjnym, na którym dochodzi no, do wielu nieprzyjemnych sytuacji i, i ten rynek jest trudny. I staram się naprawdę używać takich słów, żeby nie przeklinać teraz, bo to jest elegancki program gentlemana, w związku z tym tak cały Dziękuję czas szukam. Ale w razie czego może. Trudny, możesz, może panie, to wynikujemy, nie ma problemu. Tak, ale, ale no ja wielokrotnie używałem takiego stwierdzenia, że rynek wydawniczy w Polsce jest patologiczny. Ale zaraz, zaraz, ale dlaczego konkretnie jest patologia? Bo ja tego nie wiem. Wiesz, ja też od czasu do czasu wydaję książki, mhm. mam dwa wydawnictwa zaprzyjaźnione, które mi wydają te książki tak. i dobrze nam się współpracuje. Okay. Jedyny problem, który, który zauważam dotyczy dystrybucji mhm. i sprzedaży. Znaczy, na przykład niedawno ukazała się moja książka, poszedłem do Empiku sprawdzić gdzie ona jest. Nie, Nie znalazłem nazwy. Tak. To zdecydowanie są taki rodzaje problemów, czyli zupełnie niekontrolowana dystrybucja, że my nie wiemy, co się z tymi książkami dzieje. Ja, ja miałem na etapie pierwszej książki identycznie, czyli wyobraź sobie właśnie grudzień. Moja książka jest od miesiąca, jest chodliwym towarem. Ludzie chodzą, starają się ją kupić. Ja nie ma takiego dnia, kiedy nie dostaję takiego maila pod tytułem Cześć, byłem w Empiku gdzieś tam. Nie ma twojej książki. myślę, jak to jest możliwe? Przecież jesteśmy przed świętami. Książki zostały dopiero wydrukowane i się dobrze sprzedają. No, zaraz, ale zawsze może być taki argument w głowie gdzieś, czy też taka przyczyna gdzieś, no wykupili, dobrze się sprzedaje, wykupili, no i zabrakło. byłoby super. Ja przychodzę do tego tak. Empiku i zadaję pytanie na przykład tam przy kasie, czy są moje książki. Oczywiście, że tak. W systemie mamy w 25 systemie sztuk. Tak, 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 zawsze odpowiedź systemie tak. I okazuje się, że one są, tylko że w magazynie, bo, bo to jest tak, że ani wydawca, ani autor, ani czasami nawet kierownik takiego salonu Empiku, czy jakiegoś punktu sprzedaży, nie ma do końca wpływu i nie wiadomo, jak to się dzieje, że one są na tym półkach, albo czasami Czasami ich też nie ma, ale powiedziałbym, że to jest tylko wierzchołek, wierzchołek góry lodowej, bo największe problemy są o krok wstecz. To jest związane z tym, że jeśli my byśmy dystrybuowali dowolne towary w takim, w takim modelu. To, jak, jak to jest w na, na rynku mm. wydawniczym, to jak gdybyś wpadł na genialny pomysł zrobienia jakiegoś produktu i przyszedłbyś do mnie jako w cudzysłowie wydawcy w tym przypadku tego produktu, to ja ci powiem, że ja chętnie wezmę to, co ty wymyśliłeś, opakuję to w taką najbardziej schematyczną formę, jak to robi od 20 lat ze wszystkimi innymi podobnymi wynalazcami, a następnie zrobimy to w taki sposób, że oboje będziemy się dzielili taką działką w wysokości mniej więcej 40%, bo to 60% zostanie pochłonięte przez podmiot, który którego zadaniem będzie to, żeby pokazał to ludziom i żeby to mm. wyeksponował na półkach. I automatycznie, jeśli my się w tym momencie dzielimy 40% ceny, mm. która jeszcze na dodatek, jak to się przyjęło robić na rynku, spada pierwszego dnia po premierze i książka od razu jest nieświeżym towarem, trochę tak jak ryba, która jest przeterminowana mm. i trzeba ją jak najszybciej wypchnąć, no to wtedy odpowiadamy sobie jednocześnie na pytanie, dlaczego książki w Polsce są wydawane brzydko, dlaczego jest tak, że nie jesteśmy w stanie poświęcić, dużych budżetów na opowiedzenie naszym czytelnikom, co stoi za tą książką, bo nie ma pieniędzy na marketing i to jest właśnie rzecz, która, z którą ja się po prostu nie byłem w stanie zgodzić. I założyłeś własne wydawnictwo, bo chciałeś było, wydawać tak, swoje książki. Tak, ale to, to, to właśnie własne wydawnictwo mógłbym założyć równie dobrze po to, żeby je robić, zamieniać moją ideę na towar mm. i oddać ją dystrybucji. To, co było dla mnie dużo ważniejsze, to to, żeby Aha. jednocześnie to wydawnictwo samemu sprzedawało książki. I jak Ci było na początku, no, czytałem różne materiały, to wiem, że nie było najlepiej, bo zderzyłeś się z rzeczywistością i pamiętam, że gdzieś powiedziałeś o tym, że że ma te swoje plusy i minusy, no bo, tak. bo das, sam wydajesz swoje książki, masz swobodę, masz wolność, etc., tak. ale jednocześnie... Musisz stuprocentowo się... poświęcić no uwagę temu jednemu tematowi i to jest właśnie powód, wracając do Twojego pierwszego pytania, dlaczego powstało wydawnictwo, bo wiele osób, które gdzieś tam było dookoła mnie, wiedziało, że jak ja już przetarłem te szlaki dla swojej książki, to oni nie chcą się tym tematem zajmować. Hmm. Oni chcą hmm. mi oddać swoją treść i żebym ją magicznie zamienił i sprzedał na dużo większym wynagrodzeniu, takim, takim który jest bardziej godziwy dla autorów, bo niestety w Polsce autorzy bardzo często dopłacają do interesu albo zarabiają dalece mniej niż powinni zarabiać patrząc na standardy mm -hmm. innych krajów I, i, i w taki sposób wyrosło, wyrosło wydawnictwo. Zresztą a propos zarobków autorów, czy nie jest tak, że rynek jest trudny, że ludzie coraz mniej czytają książek, w związku z tym trudno się dziwić, że autorzy zarabiają nie za dużo na tych książkach? Dobre pytanie. Wydaje mi się, że stwierdzenie, że rynek jest trudny i ludzie coraz mniej czytają jest taką... Tak, taką bronią wydawców i dystrybutorów od wielu lat, o, po to, żeby wszystko uzasadnić. Muszę porozmawiać z moim wydawcą. No właśnie, <laughs> chyba trochę tak, bo wiesz, teraz wyobraź sobie sytuację taką, że przychodzi do wydawnictwa wzięta autorka. Kanału na YouTube i ona mówi, że ma świetny pomysł na nietypowy podręcznik do gramatyki angielskiej, i on rozwali rynek. Mm. I ja jestem w stanie się założyć, że większość osób, która nie zna tego tematu, nie, nie jest w stanie poznać osobowości i tego czaru i charyzmy autorki, którą mam na myśli, jest w stanie powiedzieć: OK, ludzie coraz mniej czytają, nikt nie kupi w nowoczesnym tutaj w naszym państwie i, i niesamowitej rzeczywistości, gdzie wszystko jest szybko i, mm. i jest tego dużo. Książki, która jest dalej podręcznikiem do bardzo sztywnego, trudnego tematu, jakim jest gramatyka angielska, a jeszcze pomysł numer dwa, sprzedajmy ten, ten podręcznik za 99 zł, dlatego, że my jesteśmy stuprocentowo przekonani, że to jest tyle warte, bo to jest co najmniej tyle warte, co jedna godzina korepetycji. Niestety, większość wydawców powie, szanowna Pani, czytelnictwo spada, rynek jest trudny, nie da się, po prostu. My doszliśmy do wniosku, że jeśli my wierzymy w tą książkę, to to, to się po prostu uda. No i teraz jesteśmy rok po premierze, tak. mamy 50 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, no to rynek wydawniczy nie zna takich hmm. liczb bo rynek wydawniczy mówi, rynek, nie tak, tak. Tak. no, no tak. to wiesz, no to na prozie się sprzedaje. No to, jak no jest tak. dobry autor, to on tyle jest w stanie sprzedawać. Tak, tak, tak. Podejrzewam, że Remigiusz Mróz, to są takie liczby. Tak. W momencie, w którym mówimy o mojej książce, książce, no nie oszukujmy się, to nie jest najbardziej wzięty towar na rynku, język porywający i tak dalej. Że o twojej książce? Tak, o, o, Ale, o Włam się radzku, do ja, ja mam wrażenie, że ty jesteś bardzo wziętym, poszukiwanym autorem. Ale wiesz, jeśli chodzi... Ale to jest na przykład taki. Zakładając, że to jest prawda, jakby nie, 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 tak. nie potwierdzam nie i nie zaprzeczam, ale to jest hmm. tak, że, że wiesz, jak sobie myślę o tym, jak chcę spędzić wieczór. To na przykład jestem w stanie się pochłonąć historią Remigiusza Mroza i, i gdzieś tam mhm. razem z jego bohaterami sobie przeżywać rzeczy, ale w momencie, w którym jest taki kotarski, który bezczelnie każe mi się uczyć jeszcze dodatkowego języka, zaprzęgnąć w to dodatkowe metody, no to tak, to jest tak, tak, że to nie jest książka pierwszego wyboru. Rok później sprzedaliśmy prawie 100 tysięcy egzemplarzy tej książki. Bardzo to ci jest... serdecznie gratuluję. Tak, tak. są jest... legendy dotyczące tego, ile na niej zarobiłeś już. Nie będę <laughs> tak, wymieniał są, liczb, ale... Są takie legendy, tak. Ja cały czas 6... podkreślam, że. Sześciosiedmiocyfrowe Że książki się wydaje <laughs> bardzo drogo I to nie jest wbrew pozorom tak rentowny biznes Jak się wszystkim wydaje Ale to jest jednak tak, że, 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 że no, Trudno nam narzekać W takiej rzeczywistości przy takich liczbach Natomiast no. No, to też były dwa lata um, Przygotowań do tego Żeby to ujrzało światło dzienne mhm. I, My mówimy i, o tej i, książce Tak, tak mówimy o się do mózgu Która rzeczywiście jest Czy do tej książki uczyłeś się Tak, to jest tak tak. A dlaczego? Dlaczego się uczyłaś? Bo chodziło o to, że ja się od bardzo długiego czasu wcześniej interesowałem nowoczesnymi metodami mm -hmm. uczenia się i zapamiętywania różnych informacji. I w pewnym momencie doszedłem do takiego wniosku, że tak się bardzo zapętliłem w. Rytm prac akademickich, teoretycznych rozważań, mhm. że w pewnym momencie zgubiłem kontakt z rzeczywistością, że mnie wiesz, zaczęły przekonywać sprawy związane z próbami statystycznymi, wielkimi eksperymentami na dużych próbach, itd. I sobie pomyślałem, że okej, okay, jeśli ci wszyscy profesorowie mają rację, to taki zakuty łeb jak ja jest w stanie nauczyć się czegoś, co z czym nie ma, nie ma naturalnego talentu. Ja niestety nie mam naturalnego talentu do uczenia się języków. Ja, Trudno mi w to uwierzyć, ale... No, wiesz, no. Ja się 11 lat uczyłem niemieckiego mm. i autentycznie umiem powiedzieć jedno zdanie i jestem zawsze przerażony, mm. I zawsze pytam, że. Ten, ten nie, zawsze ten... mówię powiedzieć, że. jest mir leicht, to jest. Nie wiem, co zdanie... to znaczy, Bardzo mi przykro, nie rozumiem. To jest. To, jest, to, jest, to, jest to tak jak ja tak. po francusku, ja znam jedno zdanie po francusku. I tak podobne? Że suis de ne parle pas A, znaczy, czyli też że, że nie... Tak, to, to... Tak, 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 tak. Ale tak, nie uczyłem się nigdy francuskiego. A, widzisz? Ja, ja mieszkałem blisko a... zachodniej granicy, więc, więc musieliśmy no tak. się uczyć się niemieckiego. A więc m, nie idzie ci łatwo uczenie się języków, jednak ze szwedzkim rozumiem, dałeś radę. Tak, ale to dałem radę tylko. Tylko ze względu na to, że używałem do tego metod, które pozwoliły mi dalece bardziej przyspieszyć i faktycznie nauczyć się tego języka w pół roku. Ale tak, nie wchodząc w szczegóły, to hmm. na czym te metody polegają? Jasne. No to jest tak, że mm, jak gdybym miał trochę te 304 strony książki podsumować do jednego <grym> zdania, to jest tak, że, że my, ucząc się dowolnej wiedzy i umiejętności, musimy za każdym razem, przy każdej kolejnej sesji powtórkowej danego tematu, użyć innej metody do tego, żeby tę informację jeszcze raz pokazać naszemu mózgowi. Ja to zawsze po, po, trochę porównuję do um, wystawiania sztuki. Jeśli chciałbyś, żeby dzieci w szkole się nauczyły Hamleta, to często się je wysyła do teatru po to, żeby się one tego nauczyły. Um, I tylko problem polega na tym, że żeby te osoby pamiętały to po latach, to one tę sztukę muszą zobaczyć parę razy i jeszcze to nie jest tak, że my za każdym razem wyświetlimy im ją identycznie, wystawimy ją, um, dlatego, że na drugim czy trzecim show oni już wyłączą swoje, bo spodziewają się zakończenia to jest bardzo ciekawe to porównanie jest łatwo do zastosowania do tego jak się uczymy. To jest na przykład tak jak czytasz po raz kolejny ten sam tekst, to ty jesteś w stanie zamknąć oczy i wiesz w którym miejscu na tym tekście jest zapisana ta informacja. To jest to jak nasz mózg w pewnym momencie się rozleniwia i wyłącza w momencie w którym się zderza z, zderza z taką samą informacją, ale wystawianą właśnie w identyczny sposób. I to na czym mi zależy, to jest to żeby ta porcja informacji w danym momencie była prezentowana inaczej, żebyśmy mogli się uczyć raz, żebyśmy przeczytali o tym, drugi raz, żebyśmy z tego zrobili test, żebyśmy zmienili miejsce, żebyśmy mm -hmm. przemieszali materiał, mm -hmm. żebyśmy się uczyli z myślą, że kogoś o tym nauczymy. Każda z tych metod trochę inaczej podchodzi do, do tego samego zagadnienia. Brzmi bardzo interesująco. Czy uważasz, że ta metoda. Nadaje się do wprowadzenia do polskich szkół? Myślę, że tak. Biorąc pod uwagę, że jestem po mhm. rozmowie z panią minister edukacji na ten temat, co jest w ogóle bardzo ciekawe, bo, bo, bo to jest pierwszy Ach. raz w historii i bym powiedział, że rzadko na skalę europejską zdarza się sytuacja, w której oficjalne organy dochodzą do takiego wniosku, że, że, że nie powinniśmy czasami się spierać na temat tego, jaki jest kanon lektur, mhm. tylko powinniśmy zrobić krok wstecz i nie zastanawiać się nad tym, czego się uczą nasze dzieci, tylko jak one się go uczą. Materiału, lektury, czegokolwiek takiego. I powiedziałbym, że chodzą nam takie pomysły po głowie, my na przykład częściowo, na przykład o, bezużyteczną zupełnie lekcję wychowawczą, mhm. być może w bardzo małym stopniu zamienić na jakiś taki rodzaj zastanawiania się na temat tego, jak my jesteśmy w stanie wchłaniać informacje i jak zrobić tak, żeby one zostawały z nami na dłużej. Ja jestem w szoku. Nie, nie wiem, czy dobrze usłyszałem. Ja mhm. spotkanie z panią minister Zalewską. Tak. Które zainicjował kto? Pani minister Zalewska. Pani minister Zalewska, no, po polej, którzy książki? książki, on zna świetnie świetną książkę. Ha! Jesteś w ogóle pierwszą osobą, która tego usłyszy. O, rewelacja. Tylko mm -hmm. to, 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 jak sprawić, żeby przed, do emisji utrzymać, do emisji tego materiału utrzymać to w tej I. To, to zupełnie niesamowite, bo ja właśnie chciałem, ja raczej myślałem, że ty przystąpisz do gruntownej krytyki polskiego systemu edukacji, czy sobie porozmawiamy o w dużej tema? mierze krytyka polskiego no systemu edukacji, tylko co jest najśmieszniejsze, że pani minister jest nauczycielką mhm. i... i i w momencie, w którym nauczyciele słyszą o tym, że podstawa programowa jest bezlitosna i każe wyłożyć materiał bez względu na to, ile mamy czasu, czy ktoś zrozumiał, to nieważne, jedziemy dalej, bo my do, do, do czerwca musimy przerobić tak, żeby dojechać tak. do młodej Polski, to, to, to nauczyciele na taką krytykę odpowiadają: My wiemy. My wiemy, że tak jest. Mm. Tylko my nie mamy czasu, momentu na to, żeby mówić uczniom o tym, jak mają się uczyć, bo my zostaliśmy w dużej mierze sprowadzeni do takiego podmiotu, który ma wygłosić ekskatedra pewną, pewną prawdę. Tak, tak. Bo mnie się wydawało, że zasadniczy błąd w myśleniu o reformie edukacji tkwi w tym, że nie myśli się o tym, czego uczyć, czego brakuje w nauczaniu, co jest zbędne. I, I jak się powinno przemodelować, wiesz, przekazywanie wiedzy dzieciom i młodzieży. Natomiast skupia się na sprawach technicznych, typu likwidacja gimnazjum, prawda, zmiana mhm. tego, tego modelu, Z tym jestem przekonany, że bo też mam dzieci w wieku szkolnym, więc widzę i słyszę, czego się uczą, że to mi jest stra było i jest strasznie dużo wiedzy, która nam jest w ogóle niepotrzebna. Podejrzewam, że w dużej mierze tak może być i oceniam to głównie z perspektywy nie osoby, która się interesuje hmm. technikami zapamiętywania i uc uczenia, tylko raczej jako były uczeń. Ja hmm. wiem, że mogę żyć bez budowy komórkowej pantofelka, jasne. Tylko Właśnie, problem polega na tym, że ja, ja jestem, też jakoś żyję. Tak, bez tak, jest ok. Natomiast hmm. to jest tak, że ja jestem zdecydowanie za małym żółtym na to, żeby się porywać na myślenie o tym, co powinno być wykładane. Dużo bardziej mnie interesuje mhm. to, jak, jak jeśli się zgadzamy albo się nie zgadzamy, ale po prostu mamy porcję wiedzy do nauczenia się, to mhm. ja chcę doprowadzić do sytuacji, w której nie słyszę o takich problemach, że dzieci są przeładowane wiedzą, że one przychodzą do domu i muszą odrabiać lekcje. Tak, tak. Po raz dziesiąty powtarzać te rzeczy. To, co jest dla mnie ważniejsze, to jest to, żeby dać im narzędzia, jak, jak zrobić, żeby to było łatwiejsze. Skoro, mhm. Wy i tak na tym etapie tego nie zmienicie się nauczyć pantofelka, przebiegu okay. wojen persko-greckich mm -hmm. i tak dalej. Ja nie w ogóle nie wchodzę w ten temat. I na przykład jak rozmawiałem z panią, z panią minister, to, to to nie jest w ogóle kwestia moich zainteresowań. Mm. Bo rzeczywiście potrzeba dużo więcej wiedzy niż, niż ja to posiadam, ale ja wiem, że jestem w stanie gdzieś tym uczniom zmienić ich nawyki. Dlatego, że ich główny nawyk, z którym ja walczę, to jest wielokrotne czytanie tych samych tekstów. Jeśli chcemy się nauczyć czegoś, to jak ten średniowieczny mnich, wbijamy sobie do głowy cały czas tę samą wiedzę. To nie jest dobra metoda. Punktu widzenia XXI wieku. Czyli powinno być tak, że wbijamy sobie tę samą wiedzę, ale z różnych stron, z różnych perspektyw, dobrze to zrozumiałem. U, można być tak z różnymi metodami. Różnymi zdecydowanie metodami. tak. Ja, ja już nawet do tego stopnia jestem w stanie skrajnie ja się uczyć, mając znajomość poszczególnych metod, że ja w ogóle ten et etap czytania danego tekstu pomijam kompletnie. Czyli na przykład yy, są takie badania bardzo dobrze robione przez profesora Bierka, który yy, yy, zrobił kiedyś taki test i starał się sprawdzić, czy Ludzie są w stanie lepiej zapamiętać informacje z tekstu, które przeczytają, w momencie, w którym chwilę wcześniej rozwiążą test z, te z tego zagadnienia. I teraz sobie wyobraź paradoksalność mm. sytuacji. Rozwiązujesz test z czegoś, o czym nie masz pojęcia. I sobie myślisz, jaka to jest bzdura? Po co to jest w, po to w ogóle potrzebne? Tak. Mm. Ale w momencie, w którym już drugi raz czytasz ten tekst, to już wiesz, o co cię mogą zapytać. Jesteś w stanie się uwrażliwić na pewnego rodzaju informacje. To jest sposób włamania się do Twojego mózgu. Twój mózg zwraca uwagę mocniej na rzeczy, które, które uważa, że trzeba im nadać znaczenie. To jest bardzo ciekawe. Tylko czy starczy czasu na to wszystko? Bo ja sobie mogę wyobrazić, weźmy tego Hamleta, że, że lektura Hamleta. Mam wrażenie zresztą, że te lektury często są za trudne i dopiero w wieku dorosłym jesteśmy w stanie zrozumieć, co tam nam drodzy chodziło. No ale dobrze. Jest Hamlet. Szekspir, bardzo poważna lektura. Mhm. Jest, nie wiem, dzieci mają taką lekturę, zadanie domowe, muszą to przeczytać, później to w klasie analizują, omawiają. I oczywiście fajnie by było, gdyby mogli pójść na dobry spektakl Hamleta gdzieś do teatru mhm. w ramach przerabiania tego tekstu, a potem może jeszcze wystawić sobie kilka scenek, tak że każde dziecko by zagrało w jakiejś scenie z Hamleta, mhm. a może jeszcze w oryginale. Tak. I jeszcze może po, powinni mieć wycieczkę do Londynu, a najlepiej do Stratford-upon-Avon, Stratford żeby jeszcze wchłonąć bardziej w tylko Skąd żyje czas na to wszystko? Oczywiście. To jest problem, którego Ty dotykasz, się, jest bardzo ważny. On, to, to, to jest troszeczkę tak, że my w tym momencie, kiedy mówimy o porównaniu z Hamletem, to ja trochę raczej się skupiam w tej argumentacji na tym, w jaki sposób nasz mózg reaguje na informacje z zewnątrz. Zupełnie inną kwestią jest to, w jaki sposób my jesteśmy w stanie zrobić, żeby te informacje u nas zostały. I teraz to, co, o, co, o co ja walczę, to nie jest zmiana sposobu prezentowania informacji bo w momencie w którym zabieramy kogoś na wycieczkę do Wielkiej Brytanii to my po prostu trochę inaczej pokazujemy im te informacje. Podam to na przykładzie bardziej przyziemnym. Wiadomo, że to jest mało osiągalna sprawa, żebyśmy byli w stanie robić wizję lokalną z każdego tematu, który przerabiamy, ale na przykład elektroniczne tablice, prezentacje multimedialne, mhm. filmy i multimedia w edukacji dla wielu ludzi są takim czymś nowoczesnym, do którego my powinniśmy dążyć. A moim zdaniem, a tak jak dalej mówię, moje zdanie jest wyrobione na podstawie zdania innego kogoś, bo to są jednak badania, na których ja się powołuję i ja sam ich tak. nie przeprowadzam, to jest to, że współczesna psychologia kognitywna w ogóle nie interesuje się tematem prezentowania informacji. To jest tak, że równie dobrze my możemy dostać suchy tekst. Nie musimy zobaczyć wielkiego show, dlatego że to, co jest najbardziej niepopularne w tym, co ja mówię i za co niektórzy uczniowie nie lubią, to jest to, że ja zawsze wprost powtarzam za mądrymi głowami, że uczenie to nie jest moment, który się odbywa na lekcji, tylko uczenie się zaczyna wraz z ostatnim dzwonkiem. To jest moment, kiedy my się zaczynamy uczyć. Wszystko wcześniej było tylko zaprezentowaniem materiału. Mhm. Więc czy my ten materiał zostaniemy zaprezentowani na wizji lokalnej, na wycieczce, multimediami, czy wykładem, nie zmienia sytuacji, że to od naszych działań tylko będzie zależało o tym, czy nam to w głowie się uleży i zostanie. I to jest bardzo ciekawe pod tym względem, że ja przez całą swoją edukację szkolną myślałem, że to nauczyciel jest od tego, żeby mnie uczyć. On ma nauczać. To jest nieprawda, bo tak naprawdę lepsza nazwa nauczyciela powinna być to, że to jest świetny prezenter informacji. On ma, ma być wykładowcą. I ciekawe jest to, że my nauczycieli oceniamy i mówimy, że to jest dobry albo zły nauczyciel mm -hmm. ze względu na to, jakie on robi show na lekcji, jak on prezentuje, czy potrafi zarazić tą wiedzą. Ale no to tak. nie jest tak, że. Na przykład, ja miałem, ja miałem prześwietnych nauczycieli, na przykład od biologii. I oni mnie potrafili zainteresować tym tematem. Ale to nie zmienia faktu, że ja z tej biologii nic nie pamiętam. Bo od ciekawego zainteresowania tematem do uleżenia się i, i na gruncie neurokomórkowym y, poszerzenia mojego śladu pamięciowego, który spowoduje, że na koniec dnia jestem w stanie wyciągnąć informacje, jest bardzo długa droga. Długo moglibyśmy rozmawiać o edukacji, o zmianach w systemie edukacji, ale jeszcze na zakończenie mhm. powiedz mi jedną rzecz. Czy z panią minister poruszyłeś wątek, który prawdopodobnie, jeśli dobrze. Rozumiem to, o czym mówimy. Łączy się również, że ten wątek dotyczy przeładowania, tego, że jest za dużo materiału, za dużo przedmiotów, a może za dużo materiałów z każdego przedmiotu. Natomiast, czy poruszyłeś również wątek taki, że, że brakuje w szkołach pewnych dziedzin, takich hmm. jak ekonomia czy komunikacja, które później niezwykle się przydają. W życiu. To uczciwie odpowiadając, nie poruszyłem ze względu na to, że ja się właśnie tymi rzeczami nie zajmuję, A, okay. bo, bo to no jest dobrze. zupełnie inny rodzaj wiedzy. Dobrze. To jest tak, że, że ja bardziej się pozycjonuję jako osobę, która się zajmuje się metodologią, raczej nawet nie tyle nauczania, co mm. uczenia się, czyli ja się zajmuję tym, co uczeń robi z informacjami, które słyszy dookoła, o tak. Zostawmy w takim razie hmm. sprawy związane z edukacją. Wróćmy do Twojego wydawnictwa, bo to mnie bardzo interesuje. No. Niedawno dostałem książkę wydaną właśnie przez Was uh -huh. Paskala Brodnickiego, tak. Świetna tuby książka smaku. Tuby Smaku gratuluję, a Ty tu przyniosłeś jeszcze dwa inne tytuły. Tak. Bo każdy z y nich mówi troszeczkę coś innego. Y to, to proszę ci bardzo. To co możesz powiedzieć? Przyniosłem książkę Uli Pedantuli, Uli Hinch, ze względu na to, że mm, mam wrażenie, że to jest taka osoba, która była chwilę w internecie szybciej niż ty, bo, bo, bo szybciej się zainteresowała tą działką hmm. internetową, ale w ogóle bardzo się cieszę, że trafiłeś do właściwego miejsca i też się bardzo cieszę, że, że jest interakcja, że, że i ludzie cię oglądają i, i że się po prostu dobrze odnalazłeś w tym świecie. To znaczy ja jestem początkujący bardzo. No ja radny, wiem, ale Ula też zaczynała. No wiem, I to jest no. też niesamowite, że właśnie ja pamiętam, kiedy Ula zaczynała kanał i my mieliśmy wtedy ze sobą kontakt, ona miała rewelacyjne pomysły i naprawdę dużo czasu i energii hmm. poświęciła w to, żeby się udało. I, i to jest niesamowite. Pod tym względem, że ona tak właśnie pod tym względem mi się z Tobą skojarzyła, że tak zawsze była taką jedną nogą trochę w telewizji, w starych mediach i w nowych mediach. Teraz już myślę, że na pewno im dalej w jest bliżej tych nowych mediów. Ale czekaj, A, bo Ule umy. jest teraz gdzieś w jakiejś stacji. W teraz, Style. Nie? tak? A jest w tak, Style. tak? Tak, no tak zdecydowanie. Tak. I to jest tak, że mm, jeśli chodzi o Ule, to to co było niesamowite od samego początku i w kontekście książki nam to wyszło, to jest to, jak silna jest społeczność internetowa. Że jeśli jesteś naprawdę szczery w internet. I masz taki inny rodzaj relacji z tymi osobami, które cię oglądają, to nagle okazuje się, że jeśli Ula przez całe lata pokazywała, można powiedzieć, trochę bezinteresownie, jak ogarniać dom, jak znaleźć klucze na moment przed wyjściem z domu i nie biegać spoconym, bo da się to dobrze zorganizować, a w pewnym momencie zakleła tą całą wiedzę w książkę, no to my już dzisiaj, miesiąc i trzy tygodnie po tym, możemy śmiało powiedzieć, że to jest bestseller, który się liczy już w dziesiątkach, tak? w dziesiątkach tysięcy sprzedanych. I, 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 i to pokazuje siłę internetu, ale też może przede wszystkim siłę relacji widzów razem z I twórcą. I że to relacja autentyczna i jest to autentyczne jest to, co tak, robi autor. Tak. To jest bardzo ważne. Tak. I, to, i co tak. Uh -huh. I, I to jest model ksi sprzedaży książek, który my bardzo lubimy, bo, bo my tak naprawdę to, co robimy, to stajemy troszeczkę po środku tej relacji i mówimy drogiemu autorowi tak, my w takim razie całą twoją wiedzę, doświadczenie i te emocje y, jesteśmy w stanie zamienić w formę Formę fizyczną i mm. przeprowadzić dystrybucję tego w bardzo nowoczesny sposób. I śmieszne jest to, że kiedyś, jak my zaczynaliśmy w dawnictwo, nam się wydawało, że zrobienie takiej, takiej zupełnie przeciwwagi dla standardowego, wiesz, sieci, księgarni tak. i tego typu podmiotów, to to jest przekonanie kogoś do czegoś, w co ktoś może nie uwierzyć, że my zawsze wierzyliśmy, że łatwiej jest kupić książkę w internecie niż po nią iść. I dopiero po roku się przekonaliśmy, że ludzie zaczynają tak myśleć w ten sposób. <laughs> że że łatwiej dzisiaj jest kupić... tak, że dzisiaj A? ta wycieczka do, do wielkiej sieci sprzedaży, to się się kurczę, muszę iść. I zawsze kupię coś jeszcze mi niepotrzebnego. No jest coś takiego. Czyli Wasza dystrybucja polega na sprzedaży online. Tak. Mhm. My jesteśmy wyłącznie Tylko internetowi wyłącznie. i nigdzie indziej nie, nie mamy Idzie tam... Idzie na tarstak. dworcu, nie. gdzieś przed podróżą wpadnie mi do głowy, a przeczytałbym Radka Kotarskiego, no to wtedy nie mam szans. Niestety. Trzeba troszeczkę pomyśleć o tym wcześniej. Okay. Jest takich parę świętych zasad. To jest dystrybucja wyłącznie w internecie. To jest to, że z każdej książki fundujemy obiad dla pajacyka. No i do tej pory wspólnymi siłami ze wszystkimi autorami ufundowaliśmy ponad 200 tysięcy posiłków dla pajacyka, więc to jest już rzecz, która, wiesz, realnie zmienia problem niedożywienia. Spaniale. I to jest, to jest taka rzecz, która, która jest, bym powiedział, dość święta. I wiele osób nam trochę zarzucało, że to jest tak, że my działamy wyłącznie na takich ogromnych zasięgach, takich jak Ula. I właśnie mm. dlatego przyniosłem Ci książkę, którą, którą, które, w którą my bardzo wierzymy, bo to jest osoba, która nie jest bardzo znana w internecie, ale robi taką dobrą krecią, robotę, bym powiedział w takim dobrym tego słowa znaczeniu, że to jest taka codzienna charówka związana ale codzienna z tym. codzienna charówka gdzie? W internecie? Tak, na na, na, na... w mediach społecznościowych, mm. ale tak naprawdę mamy do czynienia z autorką, która nie jest gwiazdą internetu, ale jest, bym powiedział, gwiazdą swojej apteki, bo A. pracuje na Dzień w aptece i stara się nieść taką codzienną pomoc, w której, wiesz, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, mm. jest masa takich momentów, w których wielu rodziców panikuje, nie wie jak sobie poradzić z podstawowymi rzeczami tak a propos jest. dzieci, mm. czy z ciemieniuchą iść do lekarza, czy też nie, czy, 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 czy zajmować się niektórymi rzeczami samemu. I pomyślała, że całą swoją wiedzę i farmaceutyczną, i medyczną, jeśli chodzi o konsultantów, i zamieni w formę książki Mama bez recepty, właśnie <laughs> i, ym, i, i będzie w stanie przynieść taką taką codzienną pomoc, że właśnie o niemowlak ma problem z uszami, rozdział jak prawidłowo czyścić uszy niemowlaka i to jest taka książka, którą my wydajemy, bo w nią wierzymy i to jest niesamowite, że my dzisiaj jesteśmy w stanie, a wspominam o tym dlatego, trochę być coraz bardziej konkurencyjni do tego starego rynku wydawniczego, który mówił no dobrze, ale jak ktoś nie ma zasięgu, tak jak wielcy, jak Ula na przykład, no to jak on jest w stanie sprzedawać swoje książki i to co my robimy, to my staramy się Powiedzieć naszym czytelnikom tak, to co my robimy jako wydawnictwo, to wybieramy perełki z rynku, hmm. wartościowe rzeczy, więc jeśli kupujesz książkę Uli, to dorzuć do koszyka tę książkę i w taki A, sposób, i sposób promujemy tych nowych to, 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 to autorów. Tak. tak, sprawdza się? Tak, A czy to tak, jest tak. tak, że jednocześnie kanał, bo rozumiem, że, że Pani Anna ma kanał na YouTubie, Nie że a nie ma, nie. ale jest gdzieś tam w Instagram, Ma swojego tak? bloga, bloga, który jest, bym okay. powiedział, nie największy, ale to jest blog pełen takich dobrych informacji. A czy to, czy to jest tak w którymś momencie, że blog rośnie i że te dwa, dwa, dwa obszary się Nawet wspierają? Nawet chcielibyśmy zrobić tak, żeby blog urósł trochę za sprawą tej książki. No Tak, tak, tak. Dobrze, zostawmy teraz książki mhm. i teraz mam dla ciebie. Tak. Dwa, trzy krótkie strzały. Tak, Dobra. żebyśmy na chwilę, a później wrócę do... Postaram do, się krótko, bo że ja zawsze długo gadam, <gadam> więc... <gadam> o, nie, nie, nie. To nie była żadna aluzja. Mówisz wspaniale i po prostu za, zawsze Cię <gadam> podziwiam, bo widziałem Twoje... twoje twój występ na tedx chyba w Katowicach. Okay. Tak. No to powiem Ci, jak to się mówi? Petarda? Petarda. Okej, okay. to dobrze. To to jest dobre określenie. Dziękuję Petarda. Za to. Naprawdę niesamowite. A TEDx... Nie, nie wszyscy nie nie każdy sobie dobrze mm -hmm. y, radzi jest po prostu Tedex Podwyższa poprzeczkę tak wysoko, że no, tak. nie ma zmiły. Prawda? Tak, coś nie tam... to jest dość trudna forma, kiedy w 17 minut musisz zmieścić na przykład pracę życia swoją. No, no tak. tak, znaczy góra 17, bo tam jest chyba limit. Jest od, tak, od, ja od, ja od 8 chyba jak się ma 17, 45 to już tam bardzo krzyczeli na scenie. Trzeba tak? tak? schodzić, <laughs> tak. tak. No, y, y, krótka forma, ale też wymaga, pewnie się przygotowywałeś do tego wystąpienia. W pociągu, jak, tak. Jakiś, Mam nadzieję, że jest... nie powiedziałeś tego, nie, nie powiedziałeś tego na scenie. Nie, 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 Jadąc nie, nie, nie. do Was na to wystąpienie, tak, 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 tak. zastanawiałem się To jest się właśnie mój powieści. duży problem, że jak, ja sobie myślę, kurczę, jakbym się przygotował, jakby to wtedy by dobrze zadziałało. A nie powiedziałeś tego. Nie, nie, nie. nie, nie to Ale to jest... Radku, ja myślę, że Ty przygotowujesz się przez całe swoje życie i masz te moduły tak poukładane gdzieś tam w głowie, że po prostu wystarczy je powyciągać w no, odpowiednim kolejności. Staram się po, tak po prostu właśnie staram się żyć tymi rzeczami i, i dlatego hmm. mam wrażenie, że to jest taki bardziej rodzaj bycia naturszczykiem, Niż mhm. osobą przygotowaną, chociaż częściej mhm. chciałbym się przygotowywać. Ale wiesz, yy, sprawiasz wrażenie osoby bardzo przygotowanej, i myślę, że w pewnym sensie tam. Wrażenie no tak to jest, jest dobre słowo. Nie, 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 no wiesz, to jest zero-jedynkowe. No, Reakcję miałeś na, tam na tej tak, konferencji. Tak, było bardzo pozytywnie. Bardzo, bardzo, bardzo dobre. Yy, Radek. Yy, Radosław Sikorski do któregoś momentu był hmm. radkiem, a potem stał się jednak radosławem, kiedy został ministrem. Z tego co pamiętam, też nie tak od razu. Czy ty tak. myślisz o tym? Bo. Znaczy, wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że jesteś radkiem, ale czy to. A, a, a jak masz w dowodzie? Mam radosław, tak. To jest jednak y, rzeczywiście taka rzecz, że hmm. trzeba było zadecydować. Ale, ale trzymasz się tego konsekwentnie i zostaniesz radkiem i na razie nie musimy się rzekować na Myślę, upoważnienie tak. radka. Tak się właśnie boję tego momentu, kiedy się stanę Radosławem. Co to się wtedy stanie? Może się. Znaczy, czy się usztywnie? Yy, no. To jest no właśnie. Bo teraz jak właśnie nawet nie wiedziałem, że Radek Sikorski, a teraz się okazuje, że Radosław Sikorski się stał radosławem znowu. Bo ja pamiętam, że on kiedyś miał taką argumentację, że biorąc pod uwagę, że dużo jeździ za granicą, tą zagranicą ludziom się tak. I w ogóle ta forma jest taka trochę przyjaźniejsza, mam wrażenie. A są oczywiście takie formy, takie imiona, w których mam wrażenie, że, że to jest naturalne. Maciej Maciek jest ok Ale, ale mhm. czasami w niektórych przypadkach no, to jest tak, że to, że to zdrobnienie to już tak jest tak za dużo. Ale w przypadku Radka to jest tak akurat, że można być starym radkiem. Jak tak. zostaniesz ministrem edukacji, to być może będziesz musiał rozważyć z, możliwe, z zostać możliwe. przy radku czy przejść na Radosława. Ja niedawno podczas szkolenia spotkałem osobę, która miała na imię, ma na imię Magda i ja opowiedziałem mhm. do tej osoby Magdalena i ona się oburzyła wręcz. Powiedziała, mhm. że nie, on nie jest Magdalena, on jest Magda. Ale to tak Taką ma tak dowodową, Magdę. dowodową Magdą. Proszę. Nie wiedziałem, że w ogóle jest takie rozróżnienie, okay. dlatego zapytałem cię. Oto, kolejne moje pytanie to jest takie, czy ty jesteś bardzo taki technologiczny, czy śledzisz wszystkie nowinki, czy kupujesz nowe iPhony, tudzież inne, jakieś smartfony, najnowsze, etc. Czy, czy nie aż tak bardzo? Raczej nie. To jest tak, że ja kupuję telefon nowy w momencie, w którym zdewastuję już stary tak, że się nie daje używać, więc mam model telefonu, dwa modele w tył, bo jeszcze mm. cały czas daję radę, ale na przykład mam taki ciekawy zwyczaj, który jest związany z tym, że, że chyba chciałbym, żeby za każdym razem było coś nowego, że w momencie, w którym na przykład wyszedł nowy telefon, właściwie już dwa modele, to za każdym razem w, tych, w te dwie premiery kupowałem sobie nowe etui do swojego, żeby pom pomyśleć, że mm. Jak coś się stało odświeżonego. Więc to jest moja tańsza metoda na efekt nowości. Mm -hmm. A social media? Mm -hmm. No bo kanał na YouTube jest wspaniały, ale zajrzałem na Twojego Instagrama i tak pomyślałem, że trochę go traktujesz z pobłażaniem, trochę on nie jest. Tak, powinien być ważniejszy, i to jest taki mój wyrzut sumienia, który masz bardzo dobrze y, rozpoznany, mm. bo, bo świetnie od, odebrałeś to, co tam jest, że mm. moim zdaniem w pewnym momencie tak, taką miałem refleksję, że nie fair jest w stosunku do odbiorców traktowanie swojego Instagrama jak tablicy ogłoszeniowej a propos tego, co się u mnie dzieje i jakie będą nowe odcinki. Wydaje mm. mi się, że to, co trzeba tam robić. Trzeba budować społeczność, pokazywać siebie trochę od innej mm. strony. Niekoniecznie oznacza to ekshibicjonizm, a nic z tych rzeczy. I wydaje mi się, że moim takim archetypem. Tego, jak się dobrze prowadzi Instagrama jest Arlena Wit. Ona to robi najlepiej, jak tylko widzę. To jest tak, że my jesteśmy w stanie ją lepiej poznać, zrozumieć, jakie intencje są za jej działalnością, co mm -hmm. ona robi na co dzień. Mm -hmm. I, I to jest taki wzór, do którego chciałbym dążyć zdecydowanie. Wierzę ci na słowo, muszę, muszę się przyjrzeć. Bardzo polecam, temu, witamina. Temu, temu tak. pro, profilowi. Kolejne pytanie, które dotyczy tych takich mm -hmm. krótszych strzałów. To jest twoje relacje, twoje myślenie na temat telewizji. Telewizja kontra internet, kontra YouTube. Czy ty wspomniałeś o Uli Hing, że ona tak trochę była jedną nogą w telewizji, tak. czy też jest, tak. ale mocniej jest w internecie. Ty też jesteś osobą, która prowadziła, gdzieś tam w dwójce prowadziłeś tak. programy. Ale prawda, już bardzo mocno się przeniosłeś do internetu. Myślę, że im dalej w las, tym jeszcze bardziej się przenoszę. Ja kiedyś miałem takie bardzo radykalne zdanie na ten temat. Mm -hmm. Że w 2013 roku bym powiedział: Telewizja się kończy. To już jest tak, że proszę mm -hmm. tylko internet. I śmieszne jest to, że moje zmienienie tego poglądu nie wiązało się z tym, że, że ja zacząłem robić program dla telewizji, bo już nawet wcześniej o tym pomyślałem, że w pewnym momencie, tak przynajmniej w moim małym rozunku się warunkuje. Że my przestaniemy zwracać uwagę na to, gdzie oglądamy rzeczy, tylko będziemy zwracali uwagę na to, co oglądamy. Mhm. Że ten content, jednak materiały, które emitują przeróżne media, będzie dla nas o tyle istotniejszy niż sama platforma, gdzie to zrobimy. I tak sobie wyobrażam, że za kilkanaście lat my nie będziemy się przerzucali pomiędzy poszczególnymi aplikacjami, tylko to programy będą decydowały, mm -hmm. czy my na przykład chcemy coś oglądać i czy my jesteśmy w stanie zapłacić za ten konkretny program, a nie za samą sobie platformę. Mm -hmm. Bo wydaje mi się, że telewizja jest w stanie dostarczać dobre programy, internet tak samo. Na przykład nie wyobrażam sobie w internecie takiego przedsięwzięcia jak na przykład The Voice of Poland. To jest jednak program, który ma dramaturgię, ogląda się nieźle w młodej grupie, co jest też bardzo ciekawe, mm -hmm. ale mm -hmm. jest tam taki rodzaj rozmachu no show i show, że rozmach. trudno to mm -hmm. zrobić w warunkach, tak w warunkach internetowych, I, i to jest taka sytuacja, gdzie pokazuje mi to, że. A to jest dalej stara telewizja. Mhm. W teorii wyklęta i taka, która powinna się za chwilę skończyć. Mhm. I, I to, co w pewnym momencie mi dało to myślenie nieco zmienione, to jest to, że ja się nie mam. Zastanawiać nad tym, gdzie coś robię, tylko co robię, i dlatego też powiedziałbym, że się trochę oburzam czasami, jak ktoś mnie przedstawia, to jest youtuber, albo to jest producent programów ja telewizyjnych. Tak ty, ja ty mnie tak nie przedstawiłeś, nie. To, to w ogóle nie przytyk w tą stronę. I hmm. to jest tak, że ja się hmm. mówię, że to czym ja się zajmuję, to jest popularyzacja wiedzy, hmm. albo, albo walka o poprawę tego, jak, jak zapamiętujemy informacje, a to, gdzie ja to robię, nie ma żadnego znaczenia. Hmm. Yy, tak, to bardzo ciekawe. Zresztą myślę, że newsy też bardziej pasują do telewizji niż do internetu, bo na przykład nie, nie wyobrażam sobie produkcji takiego profesjonalnego programu newsowego w internecie, dlatego że on wymaga pracy całej redakcji. Tak. Pewnej przestrzeni, Utrzymywania zasobów, które nie są do końca w tym momencie wykorzystywane, tak, tak. bo to jest coś, że wysyłamy wóz na miejsce akcji, tak. a nie ma na przykład tej akcji? I to jest tak. I to jest ta, ta konwencja i ten obszar, który, który pewnie się nie zmieni. No. Ja rzeczywiście masz rację, ja się łapię na tym, że ja najczęściej, bo ja w ogóle nie oglądam telewizji, nie włączam telewizora, tak. chyba że są jakieś absolutnie wyjątkowe wydarzenia, na okay. przykład sportowe. Okay. No, no prawda, bo też większe ekran i tak dalej. Myślę, że przewaga telewizji polega też na tym, że ona łączy, ma ten walor społeczny, czyli rodzina, która siada na kanapie przed telewizorem, ta rodzina jest ze sobą. Ona może tak. niekoniecznie rozmawia, ale. Ale może czasem też rozmawia podczas reklam, na przykład tak, 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 no, tak, omawia tak. to, co się działo. A internet sprawia, że każdy siedzi przed swoim ekranem i wszyscy są osobno. Na pewno sposób konsumpcji tego jest zupełnie inny. Zaczynają zauważyć to reklamodawcy, którzy wiedzą, że innym czymś jest wyświetlenie reklamy w momencie, w którym ktoś przechodzi obok telewizora i odkurza, a czym innym jest w momencie, w którym ktoś na przykład słyszy, że dany influencer, z którego wartościami się ktoś zgadza, poleca dany produkt. To jest też ciekawe, jak bardzo się zmienia myślenie. W tym kontekście, o którym wspominasz, w kontekście marketingu, mm -hmm. szeroko rozumianego. Mm -hmm. Polimaty. Mm -hmm. Dostałem takie y, przekazanie od moich dzieci. Koniecznie, ja wiem, że to pytanie załóż mi może trochę tak taki oczywisty, ale przekazuję. Zapytaj pana radka, skąd on bierze pomysły na kolejne filmy. I rzeczywiście, mm -hmm. jakby się przyjrzeć temu, to masz to podzielone na wiele działów tematycznych. Tam podróże, zdrowie, tak. no, można by długo, historia i tak dalej. I tego jest tak dużo radku. I ja mam do siebie to samo pytanie co moje dzieci. To jest o tyle ciekawe i bardzo łatwe do zrozumienia, gdy ktoś sobie zda sprawę z tego, czym ten program w rzeczywistości jest. Bo od samego początku on nigdy nie był. Rzetelnym programem popularno-naukowym, w którym, mm. tak jak telewizja edukacyjna, dzisiaj, Szanowni Państwo, zaprezentujemy Wam następujące treści. On był w pewien sposób taką w mhm. której ja mogłem przekazywać rzeczy, które mnie aktualnie interesują. I to jest odpowiedź na to pytanie. Czyli ja robię program o komarach, w momencie, w którym mnie komar mhm. gryzie i się zastanawiam, dlaczego wysysa moją krew i po co mu ona jest potrzebna. To jest wtedy, kiedy ja się zastanawiam, że Boże, się tak bardzo objadłem, zaraz pęknę. I u mnie jest taka refleksja, czy na pewno pęknę. I o tym jest ostatni odcinek. Tak. Bo, bo to jest taki, taki rodzaj takiej naiwności, polegającej z brakiem wiedzy i z chęcią dowiedzenia się. I ja kiedy przeprowadzam prowadzę ten cały proces, jego ja go zrobię naprawdę rzetelnie i dokładnie, sięgnę po źródła uniwersyteckie, zbadam to dobrze, to chcę się podzielić wynikami swoich badań. I tak, tak powstają te rzeczy. I ja czasami mogę się sam nad tym zastanowić. Czasami ktoś do mnie napisze maila i mówi w tym Ech. mailu, to jest ciekawy temat. Ja myślę, wow, nie miałem świadomości, że coś takiego istnieje. Mm. To jest mm. na przykład pytanie widza, czy on się powinien bać szerszeni, czy go szerszeń tak, jednym tak, urządzeniem tak, tak. może zabić. Muszę obejrzeć ten I film, tak powstał do miliona odbiorców. Więc, A może zabić szerszeń tak swą drogą? Y, to zależy, raczej mm. nie. Mm. Musiałbyś mieć wyjątkowego pecha, ale ciekawym wnioskiem z tego odcinka jest to, trochę zrobię spoiler, tak. że, y, że to jest wbrew pozorom nie tak bardzo groźny owad, jak niektóre inne, które mogą być groźniejsze, mm. czyli są takie warunki, w których pszczoła może być dla nas groźniejsza niż szerszeń, mm. y, więc y, to, to, to są takie rzeczy, które są taki, 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 takiej skali szarości, że nie wszystko jest takie bardzo oczywiste. Mhm. I, i, I to jest, to jest taki, taki rodzaj właśnie Czyli, dążenia do, do ciekawej okay. pracy. Czyli, krótko mówiąc, życie Cię inspiruje i to, coś, to co Twoje obserwacje, Twoje tak. doświadczenia. Ale to, jak, zobacz, to tak bardzo ładnie powiedziałeś, że życie mnie inspiruje, ale ja bym powiedział, że tak bardziej mnie głupota napędza. Że to jest o. tak, że ja się nie boję przyznać do tego, że ja tego nie wiem. Mhm. Tylko, że a ja bym chciał wiedzieć, bo to jest interesujące. I wtedy robisz dogłębny research tak. i przy Przekazujesz tę wiedzę. Tak. Ale wiesz, bo, bo jesteś w tym zawsze tak wiarygodny, że człowiek może mieć widz, może mieć takie poczucie, że i może, omnibus, człowiek orkiestra, wszystko tak. jest bardzo mylnym wrażeniem, bo to jest tak, że ja się po prostu dobrze przygotowuję do tego Ale konkretnego wycinka. Nie wspaniałe. zmienia to faktu, że wiele osób na podstawie tego wy wymaga ode mnie. Szerokiej wiedzy bardzo ogólnej, I ja staram się gdzieś ją mieć, bo, bo też mnie te rzeczy interesują, ale im więcej poznaję, tym większą mam świadomość swojej niewiedzy. Mhm. Wiesz, zanim zakończymy nasze Herbie. spotkanie, to jeszcze koniecznie muszę cię zapytać o YouTube. Po mhm. pierwsze, dlatego, że jesteś aktywny na YouTubie, po drugie, dlatego, że zakładałeś. Okej, okay, ale nie dlatego, że... No, ale jesteśmy właśnie na kanale YouTube, na YouTube, w YouTube. Współzakładałeś zakładałeś mhm. czyli sieć partnerską. Tak. No i ostatnio jeszcze jest zamieszanie wokół YouTube'a. Mówimy o tym paragrafie 13, 13 zwłaszcza i jestem ciekaw swoją drogą Twojej opinii na ten temat, bo Zauważyłem, że są pewne kontrowersje. Tak. To może zacznijmy od tego, jak to było, że założyłeś LiveTube'a? LiveTube był. Identycznie jak wszystkie inne rzeczy, wydawnictwo mhm. i masa innych treści, wynikiem potrzeby chwili. Ja wiedziałem, że jako twórca nie jestem w stanie dobrze i profesjonalnie zajmować się obsługą rynku reklamowego mhm. i tego, żeby dać finansowanie treściom, które robię. Bo niestety kiedyś to był problem, co jest bardzo ciekawe, od momentu, kiedy minęło sporo czasu od założenia LiveTube'a, to już w ogóle nie jest sprawa trudna, bo kiedyś dla wielu widzów, człowiek, który ma swój kanał na YouTube i coś reklamuje, no zawsze było, że się sprzedał, że słabo i tak dalej. Mm. Dzisiaj już widzowie wiedzą, że autorzy nie są w stanie robić tych kanałów bez, takich, bez takiego zaplecza, bo po mm. prostu tak wyglądają realia rynkowe. No nie płacimy abonamentu, nie płacimy tego typu rzeczy. Więc ja chciałem mieć profesjonalną obsługę menadżerską mm. w zakresie tego mm. tematu i po raz kolejny wielu twórców, moich kolegów, znajomych, koleżanek, chciało, żebym ja się zajął tymi sprawami. I tak jak właściwie został wymyślony LiveTube. I, I ja do tego mm. przedsięwzięcia zaprosiłem Basię Sątysińską, która wtedy była menadżerką Łukasza Jakubiaka, mm -hmm. um, która Ale. pracowała w agencji reklamowej i wiedziałem, że ona to perfekcyjnie ogarnia. I tworzyliśmy tego LiveTube'a od pierwszego dnia razem, bo ja wiedziałem, że to nikt tej, tego, tego pomysłu wstępnego lepiej nie zrealizuje, a jeszcze nie dość, że tak się stało, to jeszcze Basia go wyciągnęła na zupełnie inny poziom, o którym ja nie pomyślałem na samym początku. Więc mm -hmm. więc to było, bym powiedział, połączenie. Profesjonalist z kimś, kto to, tego potrzebuje i jest w stanie, powiedziałbym, dużą część tego rynku mm. zachęcić do tego, żeby z takiej usługi skorzystać. Więc to 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 jest krótka historia. Mm -hmm. y jak myślisz, jaka jest przyszłość y YouTube'a? W kontekście tego, tego, co zamierza Unia Europejska, tej, tej, tej deklaracji, czy już nie pamiętam, jak to się nazywa w tej chwili deklaracja? Eee, ja właśnie eee, nie wiem, szczerze powiedziawszy. jak to. Jak no, nie... ale mówimy o paragrafie Ta, 13, tak. bo, bo tu jest awantura wokół tego. Bo ja rozumiem, że zagrożenie polega na tym, że gdyby ten paragraf 13 przeszedł, został gdzieś tam przeforsowany przez Parlament, Komisję mm -hmm. Europejską, to mogłoby się okazać, że yy, takie platformy jak YouTube, Prewencyjnie na wszelki wypadek zdejmują masę materiałów, i to nie tylko tych, które są teraz umieszczane, ale również te historyczne, żeby nie mieć problemów dotyczących praw autorskich. Praw autorskich. I to jest świetne hmm. pytanie. Hmm. Dlatego, że ja zostałem zaproszony do paru akcji związanych z tym, żeby. Ten... A ja nawet wziąłem udział w jednej. Z akcji, tak. Ja też zostałem do niej zaproszony, ale ja odmówiłem. O, no I nie dlatego, że tego nie popieram, tylko dlatego, że ja tego nie rozumiem. To jest tak, że. że Wydaje mi się, że, że, że to moje zboczenie związane z koniecznością poznania faktów od początku do końca mhm. mówi o tym, że ja nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć wprost, że jestem za albo mhm. przeciw, bez momentów, w którym poświęcam. Tygodnie Aha. na to, żeby no, się to zagłębić te, w te rzeczy. To musiałbyś zrobić dogłębny research. Tak, tak, tak. Więc dlatego program ten I dlatego zdecydowanie. Hmm. I chyba jest tak, że po pierwsze, ja sobie nie do końca zdaję sprawę z zagrożenia i być może to źle, bo hmm. powinienem się tym tematem zainteresować. I go dogłębnie poznać, i być może się zaangażować, ale mam taką zasadę, że właśnie w momencie, w którym tego nie, rob, nie, nie ma, to tego nie zrobię. Po prostu, bez względu na to, jaka to jest sprawa. Problem polega na tym, że cała ta afera i to jest niestety taka rzecz, której, która pokazuje, że, że, że gdzieś tam się kieruje partykularnym być może interesem i, moim, i moich autorów jest tak, że wszystkie te rzeczy, jestem z Tobą i z Wami zupełnie szczery trafimy na taki straszny czas, w którym ja ledwo coś śpię. Bo jesień to jest moment, w którym sobie mhm. czytelnicy przypominają o tym, że są książki. Jest ciepło, jest kot, znaczy jest ciepło pod kocykiem z herbatką i to jest ten no. czas, kiedy my mamy najwięcej roboty. I ja zwyczajnie nie mogę teraz poświęcić. Tygodni na to, żeby, żeby zgłębić ten temat tak, jakbym chciał, mm. ale przyznaję się do tego uczciwie. Mm. Po prostu. W, wiem na pewno, że to jest tak, że to nie jest jednoznaczna sprawa. Że tacy ludzie, na przykład, którym ja ufam w dużej, w dużej mierze, którzy, którzy sprawdzają, jak wygląda rynek internetowy, jak Artur Kurasiński, mm. który jest w stanie podeprzeć już nieco głębszą znajomością sprawę pod tym względem i powiedzieć: OK, to jest rzeczywiście dobra intencja, ale może. Sposób realizacji jest zły. Hmm. Ale nie możemy zapominać o interesie praw autorskich muzyków czy, czy ludzi, którzy są właścicielami. Tak, tej pracy. absolutnie. Ale z tego, co ja z kolei się hmm. zorientowałem, to jedno nie przeczy drugiemu. to znaczy hmm. To znaczy, protest wobec paragrafu 13 absolutnie nie przeczy temu, że co dotyczy wynagrodzeń dla artystów i tego, jak oni powinni być opłacani, etc. No ale to jest kwestia. Ja z kolei uwierzyłem osobom, które mnie namówiły do wzięcia z tej akcji, którym wierzę, że. Że mają czystą intencję za tym. Oczywiście, Absolutnie. że tak. To, to jest na pewno mm. tak, że, że to, co mi się podoba w polityce YouTube'a, na pewno w związku z tym, to jest to, że tam nigdy nie ma zaprzeczania tego, że nie powinniśmy uregulować tego rynku. YouTube i, mm. i środowiska z tym powiązane raczej mówią, że inaczej y, powinniśmy sformułować te zapisy, żeby one były nieco bardziej uniwersalne. To jest coś, co, co, co wzbudza moje zaufanie, natomiast trudno mi jest wypowiadać się o tym w całości, bo. Mm. Bo ja wtedy nie jestem autentyczny. To jest to, co ty powiedziałeś, że ja jestem w stanie um, się mm. dać pokroić za metody nauczania, które są na przykład w tej książce, ale dlatego, że ja tyle czasu spędziłem wokół nich. I dzisiaj ja za każdym razem, jak za czymś mocno stoję, za polską akcją humanitarną, za pajacykiem, bo ja wiem, na co wydawane są te pieniądze, to ja też jestem w stanie się pokroić za to. Ach, podoba mi się to, co mówisz. Na zakończenie nas, naszego spotkania mam dla ciebie. Krótki challenge polegający na trzech pytaniach, które Ci zadam. Uff. Ciekaw jestem, jak sobie z nimi poradzić. Podejrzewam, że fatalnie od razu zapowiadam. Uwaga, pytanie pierwsze. A w którym roku? Hmm, nie, nie ale tej... jesteś blisko. Czy pantofelek ma w sobie ciałka zieleni z chlorofilem? Podejrzewam, że nie. Bardzo dobra odpowiedź. Brawo. A dlaczego podejrzewałeś, że nie? Bo ja bym nie miał pojęcia. No bo tak jak sobie go zamykam oczy i widzę, jak wygląda pan, pantofelek, to wydaje mi się, że on w ogóle nie potrzebuje chlorofilu, bo nie, bo nie czerpie energii ze, ze słońca. w związku z tym nie. wiadomo, że to, to tak bardzo upraszczam teraz, ale to jest bardziej charakterystyczne dla świata roślin niż dla świata okay. takich pierwotniaków i, roli, i zwierząt, z których na powinniśmy ich znaleźć. Chociaż zrobiłeś... to są organizmy na takiej granicy. Zrobiłeś kiedyś film o pantofelku? Na nie, pewno. nie, nigdy. Ale byłeś blisko. Tak. Ale, ale chyba ma on wydaje mi się, że ma, ale to już jest straszne, bo właśnie to pokazuje, że będę miał Alzheimera pewnie, że wydaje mi się, że, że on ma około 300 mikronów, jeśli chodzi o długość ciała. Jak, tak, Dobrze, ale poczekaj, 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 poczekaj. Też wierzę Ci na słowo. Kolejne pytanie. Hm, ciekawe, też dotyczy pantofelka, o. ale nie chodzi o jego długość. Przez co pobiera pokarm pantofelek? Przez błonę? Mam hmm, tutaj moje ściągawce, nie ma czegoś takiego jak błona A komórkowa, możliwe, no, no. tylko coś innego. A nie, przez takie witki i że? Nie, nie ona się nimi porusza. Hmm. Nie to jest, wiem, zanę, to jest post... nazwa na C. Na literę C. Cy? Cytopla. Cytostom. to jest <laughs> Zaliczone, ale bym wiedział to twoje bym myślenie. No wiesz, nie mogłem cię uprzedzić. Nie mówię, że trzecie pytanie jest o pantofelku. I, owszem, jest, jest o pantofelku, bo ja wiedziałem, że twój pantofelek to dla ciebie jest temat może. To raczej, jest wieczny przykład. Tak, to jest wieczny, tak, prawda? Tak. Aby tak, się z niego. Po co te dzieci się uczą o pantofelku? Tak, no. tak, tak. Więc trzecie, ale już w ogóle ostatnie pytanie, przepraszam, też dotyczy pantofelka. Ile wodniczek tętniących posiada pantofelek i gdzie są umieszczone? Ha. Widzisz, tego się uczą dzieci? I znowu skoro. jak zamykam oczy, to widzę tego pantofelka i wiem, że on jest taką, taką formą, no właśnie taką, czymś, co, co jest w środku takie półprzeźroczyste i ma tam w środku rzeczy, hmm. więc podejrzewam, hmm. że to są właśnie te. I obstawiłem, że są dwie. Na dobrze? początku dobrze, ile... dobrze. I... dobrze. Tak. dwie. Tak. Pierwsza część odpowiedzi bardzo dobra. No, no, no. I wydaje mi się, że znowu jak zamykam oczy i widzę tam coś takiego, to że jedno jest przy tym przewężeniu, tak jak patrzę na tego pantofelka na dole, a drugie jest nieco wyżej, tak po prawej stronie, ale. Ale to jest tak, jak mówicie, jak, go, jak, jak zamykam oczy i go widzę. Niestety nie wiem, czy uznać ci tę odpowiedź, ponieważ odpowiedź poprawna brzmi w biegunach komórki. To znaczy umieszczone są te dwie wodniczki tętniące w biegunach komórki. Możliwe, że to jest to, ale nie dam gwarancji. Słuchaj, bardzo dobrze sobie z tym poradziłeś. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Ja również. Za to, że znalazłeś czas, mimo że jesteś człowiekiem niezwykle zajęty. I to w tym momencie właśnie jesiennym, tak. kiedy tak. jest tyle pracy przy książkach. Trzymam kciuki za wydawnictwo. Dziękuję. Trzymaj. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radek Kotarski był moim i waszym gościem. I do zobaczenia w następnym odcinku, czy też filmie, bo tak się chyba powinno być. Odcinku, mówić, tak. filmie, wiesz? Jesteś youtuberem, to twój kanał może robić, co chcesz. Nie, bo ja zawsze myślałem, że film to film, wiesz? Film A, to tak, robią... tak, tak, tak. Kino akcji, półtorej godziny kino po prostu. Czasem tak, tak. okazuje się, że nawet jeśli to jest odcinek, czy też program, tak. rozmowa, to też można to nazwać filmem. O, oczywiście. No to w takim razie do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Do zobaczenia. Na razie. Dzięki. Fajnie wyszło chyba. Myślę, że tak. Co? Co?